Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie na kolejnym wykładzie z naszego nowego cyklu, cyklu Polacy i Węgrzy, historia, kultura. Bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie się stawili w sali koncertowej zamku. Bardzo serdecznie witam żonę ambasadora Węgier w Warszawie, panią Zuzannę Dziurczyk-Holop, przepraszam. Witam pana Janosza Tischlera, dyrektora Instytutu Węgierskiego w Warszawie. Instytut Węgierski jest głównym partnerem w Zamku Królewskiego, głównym partnerem przy organizacji całego cyklu. Witam również panią dr Gizińską, szefową Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Katedra Hungarystyki również jest partnerem tego cyklu. Sponsorem naszych spotkań jest firma Gedeon Richter i bardzo dziękujemy za to wsparcie, dzięki czemu właśnie będziemy mogli przez najbliższe kilkanaście miesięcy w miarę regularnie, mam nadzieję, spotykać się na bardzo ciekawych spotkaniach. Dzisiaj najważniejszą osobą jest prelegent dr István Kovács, poeta, prozaik, eseista, wielki przyjaciel Polski, były konsul generalny Węgier w Krakowie, autor wielu publikacji dotyczących udziału Polaków w rewolucji węgierskiej. Autor przede wszystkim doktoratu poświęconego poezji Kamila Cypriana Norwida. Tematem dzisiejszego wykładu jest właśnie udział Polaków w rewolucji węgierskiej 1848-1849 i zapraszam pana doktora do mównicy. Dzień dobry, witam Państwa. Jest teraz wielka moda obchodzić rocznicę, więc ja mogę wspomnieć o tym, że 62 lata temu otrzymałem książkę od mojej babci, której tytułem był Chłopcy Bohaterowie. To ta książka była poświęcona węgierskiej wiośnie ludów i tam była wspomniana, że cały świat walczył wtedy przeciwko Węgrom, tylko Polacy walczyli po stronie Węgrów i tam był jeden rozdział poświęcony Ojczułkowi Bemowi. To mnie oczywiście jako 8-letniego chłopaka zainteresowało, że to mogą być Polacy, taki dzielny naród, że walczyli po stronie Węgier. A potem jako raptem dorosłym człowiekiem w 1956 roku, kiedy miałem 11 lat, też to samo już odczuwałem, bo atmosfera tygodni rewolucji węgierskiej była pojona przez to, że Polacy, chociaż przez cały świat jesteśmy wystrychnięci na dudkach, ale Polacy są po naszej stronie. I wtedy zadecydowałem się poświęcić swoje życie sprawom polsko-węgierskim. Więc w 1987 roku, czyli 28 lat temu, przetłumaczyłem wspomnienia generała Józefa Wysockiego, który był dowódcą Legionu Polskiego walczącego na Węgrzech. I bardzo wartościowa część tej książki jest lista legionistów. Tam na końcu książki tam jest wymieniona ponad 1000 osób, którzy z Węgier po tłumieniu powstania dostali się do Turcji. I od tego czasu, i wtedy zacząłem się zajmować życiorysami polskich uchodźców. Wysocki zresztą wspomina o tym, że
w maju 1849 roku stan liczbowy Legionu to było jakieś 2400 kilkadziesiąt osób, a ja w ciągu 28 lat zbierałem, opracowałem 3415 życiorys tych Polaków, którzy dostali się do Węgier i walczyli po stronie Węgrów. Więc o tym będę teraz mówić. Ja wydam słownik biobibliograficzny uczestników polskich po polsku dzięki PAU, które jestem zagranicznym członkiem, jesienią. I za kilka tygodni tak sama książka ukaże się też po węgiersku. Więc w ogóle chciałbym o tym mówić, że powstanie węgierskie w 1848 roku to jest takie pojęcie nie bardzo dokładne. Co się stało w 1948 roku w Królestwie Węgier? Trzeba powiedzieć, że po Mohaczu, kiedy jedną trzecią część Królestwa Węgier zajęli Turcy i właściwie Węgry rozpadły na, historyczne Węgry rozpadły na trzy części, czyli na Siedmiogród, Zabór Turecki i Królestwo Węgierskie tam na zachodnim, na zachodniej, północnej części Królestwa Węgierskiego. Węgry to pod Berlem Habsburgów było bardzo definitywnie ustalone, że Królestwo Węgierskie jest przez swoje ustawy, tradycje, rozporządzenia kierowane i tylko osoba panującego w cesarstwie Habsburgów włączy Królestwo Węgier do Cesarstwa Austriackiego. To było też podkreślone w 1790 roku. To była dziewiąta ustawa uwiarygodniona, wzmacniana przez Leopolda II. I to był dla tego pokolenia, które chciało Węgry, Królestwo Węgierskie unowocześnić, czyli pokolenie reform. Wielki okres na Węgrzech zaczyna się w 1825 roku i trwa aż do wybuchu rewolucji. To był taki wytyczny dla tego pokolenia. I jedna charakterystyka tego pokolenia to jest koszulta Széchenyiego, wielkich takich postaci węgierskiej rewolucji, że szlachta węgierska walczyła o to, żeby pozbyć swoich przywilejów. To jest dosyć bezprzykładny fenomen też w historii światowej, ale dzięki wydarzeniom okresu Wiosny Ludów, czyli rewolucji w Budapeszcie 15 marca, której scenariuszem był świetny poeta Sándor Petőfi, i dzięki działalności dwudziestokilkuletniej parlamentu węgierskiego w Preszburgu, w Bratysławie, czyli w Pożoniu, wtedy powstał pierwszy rząd węgierski odpowiedzialny tylko przed parlamentem węgierskim. To znaczy, że na Węgrzech, i to jest tradycja trwająca do dzisiejszych dni, premier był w praktyce najwyższą instancją. Bez kontrasygnacji premiera Węgier król nie mógł wydać rozporządzenia. Więc powstał pierwszy taki rząd odpowiedzialny przed parlamentem. Ale oczywiście to nie odpowiadało pewnym kręgom tak zwanej kamaryli wiedeńskiej. I kiedy stary marszał, feldmarszałek Radecki pokonał króla Karola, Karola Piemontu i Sardynii w bitwie pod Custozzą, to było 23-25 lipca, wtedy Habsburgowie wystosowali żądanie do rządu węgierskiego, czyli do Batthyányiego, że ma zrezygnować z samodzielnego ministerstwa
wojny i finansów. I na to oczywiście węgierski rząd nie zgodził się, ani węgierski parlament. I 3 października został parlament węgierski rozwiązany bezprawnie przez Wiedeń, przez panującego, przez pierwszego Ferdynanda jako cesarza austriackiego i piątego Ferdynanda jako króla Węgier. Ta sama, chodzi oczywiście o tę samą osobę. Co to znaczy, że 3 października więc 3 października powstał stan wojenny między Królestwem Węgierskim i Cesarstwem Austriackim. Węgry oczywiście były w bardzo niewygodnej sytuacji, ponieważ rząd węgierski nie miał własnego wojska. Na podstawie konstytucji mogli utworzyć tylko bataliony Straży Narodowej, Gwardii Narodowych. I ta Gwardia Narodowa była użyta do walki i te walki bardzo okrutne trwały już na południowych Węgrzech od 12 czerwca między organizującą się armią węgierską i między powstańcami serbskimi, którzy żądali, żeby utworzyć samodzielną wojwodinę, która była obiecona jeszcze kilkaset lat temu też przez Leopolda I, a później przez Leopolda II. Więc w szybkim tempie, kiedy już była jawna wojna, otwarta wojna między Cesarstwem Austriackim i między Królestwem Węgierskim, w szybkim tempie trzeba było organizować armię węgierską, która była już w trakcie organizowania też w Lecce. I ta, że powstała ta otwarta wojna dla Polaków znaczyła, że Węgry, Królestwo Węgierskie stoją w stanie wojennym z jednym zaborców. Więc mogła było oczekiwać wsparcie ze strony polskiej. Dlaczego? Między innymi dlatego, że okres wiosny ludów rozbudziła wielkie nadzieje też najpierw w Wielkim Księstwie Poznańskim, kiedy na początku, bezpośrednio po rewolucji berlińskiej powstał liberalny rząd, tak zwany liberalny rząd pruski Armina i wtedy było niebezpieczeństwo, że car Mikołaj I nie zgodzi się na te zmiany, które powstały w Królestwie Pruskim i będzie wojna między Prusami i między Rosją. I wtedy rząd Armina oczywiście, że trzeba z tego Wielkiego Księstwa Poznańskiego stworzyć buforowe państewko polskie i zorganizować tam własne wojsko, ale wiemy, jak to się skończyło na początku maja 1948 roku. Armia Pruska nie po stronie organizującej się polskiej armii walczyła przeciwko Rosji, tylko rozliczyła się organizującymi obozami wojskowymi na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. To samo się stało zresztą też w Galicji. Też w Galicji na mocy konstytucji ogłoszonej 25 kwietnia tworzyły się Gwardie Narodowe i Rady Narodowe i w tych Gwardiach Narodowych już wypatrzono, że to będzie trzon Armii Polskiej i też będzie wojna między Rosją i między Austrią, bo w Austrii rzeczywiście nastąpiły bardzo radykalne zmiany w skutku wiosennych rewolucyjnych wydarzeń. Ale okazało się, ale 2 listopada, kiedy rewolty wybuchły we Lwowie i został stan oblężenia wprowadzony przez generała Hammersteina najpierw we Lwowie i w okolicy i za kilka tygodni na terenie całej Galicji, wtedy już wiadomo było, że te nadzieje polskie też absolutnie rozpierzchły się. Ale od wiosny masowo zbierała się młodzież.
też z Królestwa, z kongresówki, z zachodnich guberni Rosji. I trzeba było tę młodzież uratować, ponieważ po wprowadzeniu oblężenia, czyli od listopada już groziła, była wielka groźba, że ta młodzież, i to było jakieś 500-600 młodych, będzie ekstradytowane, wydane władzom rosyjskim, i to grozi ich Syberią. Więc trzeba było uratować, trzeba było, żeby ta młodzież przeszła przez Karpaty na stronę Węgrów, razem z resztą gwardzistymi narodowymi galicyjskimi. I w październiku już na północnych Węgrzech, czyli w pobliżu Przeszelęcie Duklejskiej, w Preszowie, w Kosicach, Kierszmarku, powstały takie pierwsze obozy, gdzie zbierała się młodzież, która chciała walczyć po stronie Węgier. I już ta kilkuset ludzi już też dostało się do Budapesztu. Ale już wcześniej jeden polskich emigrantów, to był Jerzy Bulharin, major powstania listopadowego, który brał udział w nieszczęśliwej wyprawie Zalewskiego 1833 roku. On na szczęście nie przekroczył granicy galicyjsko-rosyjską, ale przed aresztowaniem uciekł do Węgier i tam można powiedzieć, że zadomowił się, troszeczkę nauczył się po węgiersku. Czasami oczywiście wydostał się do Galicji, tam spełnił takie zadanie emisariusza. Jerzy Bulharin znał Kossutha i już 25 września, czyli jeszcze przed rozwiązaniem parlamentu, zgłosił się u Kossutha, bo wtedy już armia chorwacka 11 września przekroczyła granicę południową Węgier i maszerowała do Budapesztu robić porządek parlamentem węgierskim. Czyli wtedy jeszcze Jelacic i jego armia była tylko środkiem rządu Habsburgów. Jerzy Bulharin powiedział Kossuthowi, że jak powstaną legiony polskie na Węgrzech, to może liczyć na kilkaset i nawet na 1000 oficerów, którzy przybędą do Węgier z emigracji zachodniej. I dla Kossutha właśnie oficer, wykształcony żołnierz, wykształcony oficer był bardzo ważny, ponieważ armia węgierska organizowała się, ale nie miał swoich zawodowych oficerów w odpowiedniej liczbie. Więc między innymi znalazł się na Węgrzech na początku listopada Józef Wysocki, nie mylić oczywiście z Piotrem Wysockim, chociaż Józef Wysocki, który brał udział w powstaniu listopadowym, był tam oficerem, podporucznikiem rakietników. I on był wysłannikiem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, był ekspertem wojskowym tego towarzystwa i zaczął organizować ten w Budapeszcie zbierających się młodych Polaków w Legion. Ale w tym samym czasie też znalazł się na Węgrzech generał Bem po tłumieniu rewolucji węgierskiej i Kossuth nie wiedział, co z tym starym generałem, tak wyglądał jakiś wędrowny aptekarz, co z nim robić, więc Kossuth, nie znając jaka jest opinia młodych Polaków o Bemie, to chciał mianować dowódcą Legionu Polskiego dowódcą, i wtedy ta młodzież, która uważała, że Bem jest zwolennikiem obozu Czartoryskiego, czyli hotelu Lambert, to młodzież strasznie się oburzyła. I jeden z młodych, który nazywa się Ksawery Kołodziejski, dokonał zamach na życie Bema. Na szczęście nie udało się ten zamach. Kołodziejski został aresztowany, ale nie mógł stawić go przed sądem doraźnym, ponieważ nie miał tylko 19 lat.
I wtedy już prasa odegrała ogromną rolę, ponieważ rozpętała się ogromna dyskusja na łamach budapesztańskiej prasy, w której młodzi demokraci osądzili Bema, że jest agentem arystokracji i tak dalej, a Bem powiedział, że Demokratyczne Towarzystwo Polskie jest właściwie komunistycznym organizacją i tam tylko agenci cara odegrają ważną rolę i są odpowiedzialni za arabację 1946 rokiem. Więc to była taka nieprzyjemna dyskusja, więc Kossuth musiał się zadecydować szybko i pierwsze dwie kompanie już uorganizowane tego Legionu, ich sztandar został uroczyście poświęcony w ogrodzie Muzeum Narodowego. Tam stoi i dzisiaj teraz po pierwsze generała Wysockiego i wysłany do Aradu. Tu jest Temeszwar i tu jest 50 kilometrów od tym na północnie nad rzeką Maroś jest twierdza aradzka, która była w ręku Austriaków, ale twierdza temeszwarska, która była jeszcze większa i ważniejsza, ponieważ był stolicą Banatu, też była w rękach Austriaków i Kossuth i Wysocki mieli nadzieję, że jeżeli oni pojawią się pod Aradem i przyłączą się do obleżniczego korpusu węgierskiego, kiedy na widok polskich mundurów, polskiego sztandaru na pewno przejdą na stronę Węgrów ułani drugiego pułku Schwarzenberga. Ułani ich, to znaczy ci ulani tworzyli część korpusu temeszwarskiego i walczyli jeszcze w lecie 1948 roku przeciwko serbskim powstańcom razem z Węgrami. Ale to się nie udało. Ułani zostali pod sztandarami austriackimi i przez to, ale była jeszcze wielka groźba, ponieważ w pierwszej połowie grudnia 1948 roku austriacka armia ze strony zachodu i ze strony północy wtargnęła do Węgier rozliczyć się rewoltą węgierską. I też z Galicji wtargnął tam przez przełęcz Dukielską Korpus Galicyjski pod dowództwem generała Szlika. I na północy Węgier nie było żadnej armii. Szybko trzeba było organizować armię. I ponieważ ta armia składała się z większej części tylko z batalionów Gwardii Narodowych, źle wyposażonych, niezdyscyplinowanych, niedoświadczonych, więc już trzecią kompanię tego Legion, która organizowała się w Budapeszcie, ta trzecia kompania została skierowana już do tej armii północnej z Budapesztu. Ale nie tylko ta kompania. Jeszcze była taka świetny szwadron ulanów polskich, ale nie mieli konia. Też byli z Budapesztu skierowani do Kossuth, o tym później. Więc wracając do Aradu, okazało się, że nie przechodzą ułani pułku Schwarzenberga na stronę Węgrów, a ten korpus oblężnicy pod Aradem nie miał konicy, więc trzeba było konicę organizować. Był tam młody podporucznik 3. Pułku Dragonów, ale już wystąpił kilka miesięcy temu. To był Władysław Poniński, który był
można powiedzieć, zastępcą Józefa Wysockiego. I on wybrał z tych 300 ludzi, 300 młodych Polaków, którzy byli pod Aradem, 50-60, którzy umieli na koniu siedzieć. I wybrał też z tych wardii narodowych Słowaków, którzy mogli się dogadywać z nimi, i organizował taką kompanię, taką stuosobowy szwadron, i przez to już ten korpus oblężniczy miał swoją konicę. Proszę zapamiętać tę twarz Wartu. I zresztą Polacy bardzo dzielnie się zachowali pod Aradem. Okazało się, że Józef Wysocki jest bardzo zdolnym oficerem i cieszyły się bardzo dobrą opinią. Między innymi w tych dwóch kompaniach, które walczyły pod Aradem, był też młody sierżant, który nazywa się Zygmunt Miłkowski. Bardzo, tak mi się wydaje, bardzo niesłusznie nieoceniona postać teraz i nie jest w świadomości polskiej, chociaż on był nie tylko świetnym pisarzem. Jego powieść Ci i tamci, w którym opisywa swoje przeżycia na Węgrzech, bardzo wysoko artystyczny sposób, ale on założył w 1880 latach Ligę Polską, a z Ligi Polskiej później wyrosła Partia Demokratyczna, czyli Partia Dmowskiego, ale wtedy już, ponieważ Dmowski ukomarzył się po pewnym czasie z caratem, to Miłkowski wystąpił z tego. Ale ten Miłkowski, który jest autorem prawie 100 powieści, walczył w tym batalionie Wysockim pod Aradem. Więc wspomniałem o tej polskiej kompanii, o szwadronie ułanów Tożnickiego, Władysław Tożnicki. On był dowódcą tego szwadronu ułanów. Zresztą walczył w okresie Napoleona. Był świetnym oficerem. Wtedy już też zdobył rangę oficera. Tożnicki najpierw proponował jeszcze pod Preszowem, to jest, nie jest na Eper jeszcze, tak, pod Preszowem węgierskiemu dowódcy, żeby w jakiś sposób stawić jednak czoło przeciwnikowi, ale ten pułkownik Pulski to rozporządza, że trzeba wycofać i tylko przed Koszycami stoczył bitwę korpusem galicyjskim generała Szlika, a węgierska armia została w ciągu 2 godzin całkowicie rozbita. To, że większość armii węgierskiej uciekała w kierunku Miskolc i zostawiła tam na podwórzu karczmy, tam pod Koszycami, w podwórzu, to miejsce nazywa się Barcy, swoją artylerię. A Ariergarda tworzyła właśnie ten szwadron polski Tużnickiego. To byli młodzi chłopcy z Przemysła, Sambora, z Lwowa. I byli bardzo dobrze wyćwiczeni, ponieważ jako gwardziści narodowi galicyjscy przez kilka miesięcy byli pod rozkazami Władysława Tużnickiego, pod surowym rozkazem. I Tożnicki zadecydował się obronić tej artylerii, więc uszeregował swój 84 ludzi i jedna kompania pierwszego pułku szwoleżerów ścigała Węgrów. Jego dowódca była włoski Hieronim Concoreggio, który widział, że tam jakaś grupa tam stoi i krzyczała, że broń rzucić rebelianci, ale Tożnicki bardzo spokojnie powiedział, że nie strzelać, czekać. I kiedy już ten szwadron był
przybliżył się do kilkudziesięciu metrów tych młodych Polaków, to dali najpierw pierwszą, drugą salwę i Austriacy więcej ludzi stracili w tej potyczce niż w całej bitwie pod Koszycami. I to przez to uratowali artylerię północnej armii, to rozsławiła bardzo imię żołnierza polskiego. I później za kilka miesięcy każdy żołnierz symboliczny otrzymał nagrodę za męstwo trzeciej klasy. Czyli czyn Tożnickiego to był tak, jak Napoleon zapytał swoich żołnierzy, czy ty byłeś pod Austerlicem, to Tożnicki takim gestem, czy ty byłeś pod Barcą, czy brałeś udział. Więc ten, który opisał, jeszcze w tym szwadronie walczył Jan Aleksander Fredro. Jedynak Aleksandry Fredro, wielkiego dramatopisarza, który był zresztą bardzo dobrym znajomym generała Szlika. Bo Szlik zawsze chodził na przedstawienie Aleksandra Fredro do Teatru Lwowskiego, tam na Skarbku. I napisał Fredru, bojąc się o swojego jedynaka, że no, żeby Szlik wypatrzył, czy nie znajdzie się wśród jeńców Jan Aleksander Fredru. Szlik odpowiadał na ten list, że chociaż nie może na to dać odpowiedzi, ale może uspokajać ojca, że nie, ale żeby napisał list do swojego syna, żeby zostawił sprawę z góry straconą. Ale Jan Aleksander Fredro do ostatniej chwili walczył po stronie Węgrów i został, opuścił Węgry jako porucznik. Obok Jana Aleksandra Fredro mniej znana osoba, to jest Roman Gonszorowski. On opisał to wydarzenie pod Barcą. On bardzo barwnie opisał, że jak Polacy odprawili ten atak Austriaków. On, ja myślałem, że ma świetne pióro, na pewno jeszcze coś on napisał na temat swoich węgierskich przeżyć. I miałem ogromne szczęście, bo badając Wosylineum we Wrocławiu, trafiłem na jego listy w materiałach Juliusza Kossaka, ponieważ Juliusza Kossaka, dwaj młodzi bracia, Leon Kossak i Władysław Kossak, też walczyli na Węgrzech. Więc krótko podsumując, Polacy brali udział też w potyczkach tam w okolicy Tokaju. To było bardzo ważne, ponieważ rząd węgierski i parlament węgierski na początku stycznia przeniósł się do Debrecina. I Debrecin, gdyby nie była ta linia, północna linia Tisy obroniona, to Szlik mógłby dostać się do Debrecina. Więc to był bardzo ważny odcinek. Trzeba było odprawić ataki Szlika i to dzięki też tym polskim oddziałom udało się na końcu stycznia 1949 roku. Wysocki, który został na początku stycznia mianowany podpułkownikiem, napisał list z orodu do Kossutha, że ten, który chce wszystko bronić, wszystko może stracić. I proponuje w swoim francuskojęzycznym liście, żeby Węgrzy koncentrowali wszystkie swoje siły na środkowej linii Tisy i potem koncentrowany atak rozpoczynali i zainicjowali przeciwko austriackiej armii. Kossuthowie też mieli ten sam plan i w ramach tej programy został południowy Węgier wycofany bardzo waleczna dywizja generała Janusza Damianicza, który był z pochodzenia pół Serbem, pół Chorwatem i był najdzielniejszym generałem armii węgierskiej. I on przez Temeswari, oczywiście przez Orod stara się dostać do środkowej linii Tisy i kiedy
doszedł do Radu na końcu stycznia, to Wysocki powiedział, że nie widzi możliwości zdobycia Radu i że ze swoim batalionem i ze swoim szwadronem chce przyłączyć się do dywizji Damianicza. I tak to się stało. Damianicz mógł doświadczać zalety podpułkownika Wysockiego i bardzo chętnie zgodził się na przyłączenie tych oddziałów polskich do swojej dywizji. I 5 pod Solnokiem, 5 marca można powiedzieć, że dywizja Damianicza razem z polskimi oddziałami po raz pierwszy stoczył bitwę regularnymi siłami austriackimi, ponieważ do tego czasu Damianicz w tej strasznej, krwawej, etnicznej wojnie walczył tylko przeciwko serbskim powstańcom. I to Węgrzy odnieśli niesamowite zwycięstwo nad austriackimi i tutaj właśnie ten szwadron organizowany przez Władysława Ponińskiego odegrał decydującą rolę. Ponieważ Polacy zauważyli, tu chodzi o 100 ludzi, że w toku bitwy pułk dragonów imienia Franciszka Józefa chce wycofać się. I, no i Polacy powiedzieli, że no dobrze by było zdobyć takim niespodziewanym atakiem artylerię konną. I kilka razy, trzy razy poszli prosić zgodę o dowódcy kawalerii tej dywizji, czyli do pułkownika Pikettiego, a trzeci raz Piketty już miał dosyć i powiedział, że idźcie do piekła. I to tak uważali, że to w porządku, jest zgoda na atak i 100 ludzi rozpoczynał atak przeciwko całemu pułkowi dragonów austriackich. Widząc ten atak, że taka garstka ludzi pędzi w kierunku im, to ich dowódca, podpułkownik Regelsberg powiedział, że ci muszą być albo wariaci, albo Polacy. I rzeczywiście za kilka minut już Władysław Poniński swoimi ludźmi osiągnął linię tych dragonów, ale na szczęście potem trzy szwadrony husarów też pędzili za nimi, bo inaczej byliby oczywiście zmasakrowani, ale ich zaletą był, że zdobyli rzeczywiście 5 armat i całkowicie rozbili ten pułk dragonów austriackich. I od kwietnia zaczyna się wielka, chwalebna, wiosenna ofensywa armii węgierskiej właśnie z linii Cisy. I na wielkie zaskoczenie Europy Węgrzy w ciągu 4 tygodni pokonali armię austriacką, wyprawili z terenu Węgier aż do zachodniej granicy. I wtedy napisał Mickiewicz 22 kwietnia w Paryżu bardzo, bardzo słuszne zdania, że wy, których imię do tego czasu nie było znane w Europie, teraz jesteście pierwszymi, stajecie na czele Europy. Rzeczywiście w skutku tych niesamowitych serii zwycięstw młodej armii węgierskiej, ich dowódcą był 32-letni Artur Görgei, mózgiem tej wyprawy był 28-letni generał György Klopko. To zostali ogromnie popularni w maju w całej Europie, w Anglii i dzisiaj żyją ludzie, którzy nie wiedzą dlaczego, ale noszą im nazwisko Klapki. I w tej wiosennej wyprawie też brał udział batalion Wysockiego, już można powiedzieć pełny batalion, bo składający prawie 6 ludzi i ten szwadron Ponińskiego, który był nazwany już wtedy pułkiem. Ale w międzyczasie
tam ku Debrecina Hajdusz Oboslu jest bardzo popularnym uzdrowiskowym miejscem dla Polaków też. Ja kilka lat temu proponowałem stawić pomnik ku czci pierwszego pułku ułanów, ponieważ ten pułk, drugi szwadron tego pułku był organizowany w Hajdusz Oboslu. A też w pobliżu Debrecenu, nie jest tutaj napisany, ale na nasz był organizowany drugi i trzeci batalion Legionu Polskiego, a w Nirechazo, nie widać tutaj, ale tutaj jest między Madem i Debrecinem, w Nirechazo organizował się drugi pułk ułanów Władysława Tłożnickiego. Właśnie dzięki jego czynowi pod Barcą otrzymał zgodę na to, żeby w Nirechazo organizowali cały pułk, drugi pułk ułanów. I wtedy już Wysocki był pułkownikiem i w Komarom, to była wielka twierdza w rękach węgierskich i w rękach węgierskich poprosił Wysockiego do siebie i powiedział, że proponował Kossuthowi mianować Wysockiego generałem. I może teraz pełni się jego staranie, czyli utworzyć jednolity Legion Polski. Rzeczywiście 6 maja Józef Wysocki został generałem Armii Honwedów i wyznaczył sobie Miskolc jako punktem organizacyjnym Legionu Polskiego. Ten Legion miał składać się z 3 batalionów, 2 pułków, małych pułków ułanów, 2 baterii, 1 kompanii saperów, czyli mniej więcej tak o tym marzył Wysocki, że to będzie dywizja polska licząca 5000 ludzi. Ale wtedy już, kiedy Wysocki został mianowany generałem, jeszcze o tym w Debrecinie nie wiedziano, ale sprawa węgierska była przesądzona. Ponieważ właśnie dzięki tej serii zwycięstw armii węgierskiej Austriacy wrócili o pomoc do Mikołaja I, ale Mikołaj I już przed wystąpieniem Austriaków zadecydował się rozprawić się z Węgrami i umobilizował taką ogromną armię, która jeszcze na arenie europejskiej nie wystąpiła, czyli 200 tysięcy ludzi i jeszcze w rezerwie 60 tysięcy ludzi, czyli 260 tysięcy ludzi przeciwko armii węgierskiej, która składała się 160 tysięcy ludzi, a ponieważ we Włoszech, w włoskich prowincjach już był porządek, nowa zwycięska bitwa Austriaków to było Nawara na końcu marca 1949 roku. Tak zwana włoska armia została w większości przerzucona na zachodniej granicy Węgier. Ale oczywiście Węgry jeszcze wtedy uważali, że sprawa rewolucji jest zwyciężona. 21 maja zdobyli zamek Budziński, czyli można powiedzieć, że całe Węgry były wyswobodzone. Teraz nie mówię oczywiście o kampanii siedmiogrodzkiej Bema. Bem też opanował sytuację w Siedmiogrodzie. I zaczynała się letnia kampania, która można powiedzieć, jeszcze Węgrzy nie wierzyli w to, że interwencja rosyjska nastąpi, chociaż wszystkie znaki już wskazywały na to. Ta interwencja nastąpiła między 18 i 21 czerwca. Ale pod Czorną 13 czerwca Węgrzy odnieśli już przeciwko armii Hojnow, czyli tego generała armii włoskiej, świetne zwycięstwo i w tym zwycięstwie poległ Władysław Dzwonkowski,
kapitan 10. Pułku Husarów. Jest pochowany w Tyt, ma bardzo piękny nagrobek. I też od niu, też bohaterem tej bitwy był Żurmański, Leopold Żurmański, który był majorem tego pułku, 10. pułku Huzarów. Żurmański, bardzo ciekawa postać, walczył w powstaniu listopadowym jako 15-letni młodzieniec. Potem uciekł do Galicji, potem do Węgier i wstąpił pod innym nazwiskiem, czyli Żurma i Lipot, do 10. pułku Huzarów i od szeregowca, można powiedzieć, z własnych zalet został porucznikiem, ale wiosną 1948 roku wystąpił wojska. Ale jak wiemy, że w Cesarstwie Austriackim tak było, że te pułki, które były organizowane na terenie Węgier, to były umieszczone w Czechach, w Galicji, we Włoszech, a te pułki, które były organizowane w Galicji, to często we Włoszech, na terenie Węgier i w Austrii. Więc poprosili żonie, że jednego szwadronu, który stacjonował w barażu Surmackiego, który mieszka w pobliżu, żeby zaprowadził ich do Węgier. I byli tacy kilku takich oficerów polskich, różnych pułków husarów, którzy stali na czele tych różnych oddziałów husarskich, węgierskich husarów i zaprowadzili do terenu Węgier. Jeden był Żurmański, Surmacki, Żurmoi. Trzeba jeszcze dodać, nie chcę nudzić Państwa z tym, ale na terenie Galicji Austriacy organizowali 13 pułków piechoty, 4 pułki ułanów, 4 pułki dragonów, czyli i część tych batalionów, tych szwadronów walczyła na terenie Węgier. I właśnie dlatego liczba legionistów rozrosła się w taki sposób, ponieważ część jeńcy wojenni, którzy trafili do węgierskiej niewoli z tych pułków galicyjskich, zostali wcieleni ochotniczo albo nieochotniczo do Legionu Polskiego. Ja przejrzałem przejrzałem kilkadziesiąt tysięcy kart ewidencyjnych tych pułków. Wspomniałem o tym, że ta interwencja rosyjska nastąpiła między 18 i 21 czerwca i to jest, zawsze podkreślam, że Polacy jeszcze w maju, kiedy już armia rosyjska zalała Galicję całą i zniosła też straszną chorobę cholerę, kilkanaście wiosek galicyjskich wtedy była wyniszczone przez tę straszną chorobę. I w maju jeszcze 80 młodych Polaków przedostało się do Węgier z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadził ich Ludwik Kuczyński. I ich członkowie byli m.in. Zygmunt Matejko, który był starszym bratem Jana Matejki, a drugi to był Edmund Matejko, też starszy brat Zygmunta, ale oczywiście starszy brat Jana Matejki. Oni, można powiedzieć, razem z armią rosyjską dostali się do Węgier i ten Zygmunt Matejko poległ w pierwszej bitwie stoczonej przeciwko Kozakom. I leży gdzieś przez długie czasy w cmentarzu turczeńskim świętym Marcinem, jego grób był pielęgnowany. Więc jeszcze kilka słów. Główna armia rosyjska pod dowództwem warszawskiego księcia Paszkiewicza przekroczyła Dukielską Przełęcz. To było 112 tysięcy ludzi,
Grabe gdzieś tam zalał spis i Rüdiger też spis. Paniutin przyłączył się do włoskiej armii austriackiej tam ku Bratysławy, czyli Pożoniu. I była dwie koncepcje. Jedna koncepcja Gürgeja, że tam przeciwko armii, głównej armii Paskiewiczej mógł stawić czoło korpus północny armii węgierskiej albo armia północna Węgier, która liczyła 9 tysięcy ludzi i do tego przyłączyła się legion, cały legion organizowany w Miskolcu, to było 2500 ludzi. I Gürgej mianował dowódcą tej armii północnej węgierskiej Józefa Wysockiego. A Wysocki rozpowszechnił tam pod Preszowem, że ma 50 tysięcy ludzi pod swoimi rozkazami. Paskiewicz, który był bardzo ostrożny, tak samo jak w powstaniu listopadowym, chciał otoczyć takim powolnym manewrem cały Preszow i wtedy w ostatniej chwili Wysocki wycofał się oczywiście swoją garstką armię i to powtórzył też pod Koszycami. Czyli przez swoje bardzo mądre manewry nic nie ryzykował, ale bardzo skutecznie zwolnił marsz Paskiewicza, który chciał dostać się do Budapesztu. A Gürgej miał taką ideę, że trzeba, żeby Paskiewicz nie mógł jak najwolniej dotarł do Budy i koncentrować węgierską armię w koło Komarom i rozprawić się austriacką armią i ewentualnie grozić Wiedeń. Ponieważ wiadomo było, że opinia publiczna Anglii, która bardzo się liczyła, będzie już powoli po stronie Węgier i Anglia musi swoją postawę neutralną, ale raczej wrogą wobec Węgrom zmienić. Dlatego kiedy Rosjanie w Londynie powiedzieli Palmerstonowi, ministrowi spraw zagranicznych Anglii, że będzie interwencja, to podkreśla Palmerston, że jak najszybciej skończyć się Węgrami. Ale nie dlatego, że musi się liczyć opinią angielską. Węgrzy też myśleli, że mogą zyskać tylko na czasie. Ale Dębiński proponował, żeby koncentrować armię węgierską koło Segedinu. I bo Dębiński powiedział, że jeżeli nie można pokonać i na pewno nie można pokonać dwóch armii, można wycofać się na teren Imperium Osmańskiego i tam w jakiś sposób grozić się tą uratowaną armię Austrii. Koncepcja Dębińskiego zwyciężyła się. Więc Gürgej też musiał opuścić Komarom. Najpierw pod Wacowem stoczył bitwę już z Paskiewiczem, ale ponieważ wiedział, że nie może swoją armią 25-tysięczną przełamać ten front rosyjski, swoją armią przez Miskolc, Tokaj, Mirejtházo i Nagyvárad dostał się do Arad dokładnie, można powiedzieć, 9 sierpnia. A Dębiński zamiast Arad, do którego otrzymał rozkaz, że ma swoją południową armię dostać się, to on zaczyna cofać się w kierunku Imperium Temeszwaru, a potem Imperium Osmańskiego i no, bardzo nieszczęśliwie rozegrana bitwa temeszwarska została przegrana. Ale jeszcze wracając do północnej frontu, w drugim pułku ułanów walczył Seweryn Kozieliński, rotmistrz, który na końcu kwietnia dostał się do Węgier kilkunastoma swoimi kolegami. Świetna postać, napisał pierwszy, można powiedzieć, opis
opis podróży do Australii i opis Australii, ponieważ on w 1953 roku wyjechał ze swoimi kolegami kilkunastoma na kuszenie, że tam jest możliwość znalezienia złota. Później od 1967 roku był nauczycielem w słynnej szkole rolnej w Czernichowie i nie tylko on, ale jeszcze inny kolega. Tutaj jest zresztą Władysław Kossak, starszy brat Juliusza Kossaka, słynnego malarza. Kilku malarzy walczyło na Węgrzech, też Słodolski, Piotr Titus między innymi. I jest bardzo ciekawy postać, szybacki Felicjan, który walczył też w drugim pułku Ułanów. Ożenił się siostrą swojego kolegi z tego pułku, czyli Izabellą Brenner Fleming. I ponieważ był bezdzietny i był świetny gospodarz, to on założył galerię malarską w Sukiennicach w Krakowie. I on był ten, który w 1888 roku 15 marca, czyli z okazji 40-letniej rocznicy rewolucji węgierskiej, wydał ogłoszenie na łamach czasu, że prosił o swoich kolegów, żeby wysłali jemu zdjęcie. I on był, który zbierał w dwóch pięknych albumach. Jeden jest w Krakowskim Muzeum Narodowym, drugi w Budapeszcie w Bibliotece Narodowej. Zbierał ponad 140 takich zdjęć. Część tych zdjęć jest właśnie z tego albumu. Tutaj jest Felicjan Szybacki i tutaj jest w mundurze. Dzięki niemu, że on robił takie malowidło jako oficer Ułanów. Wiemy, jak ten mundur w ogóle wyglądał. Bardzo był kosztowny, koszul był bardzo zły, że te mundury ułańskie to tyle jak trzy mundury husarskie. Tutaj jest kaplica nagrobowa w Morawicy w ogrodzie. I jeszcze ostatnia, więc ja teraz, jak wspomniałem, po węgiersku ukaże się już ta książka, też będzie ponad 100 takich zdjęć. Bardzo żałuję, że tutaj Leona Czechowskiego nie ma, ale nie wiedziałem, że pan Machala będzie tutaj z Jarosławia, bo od niego zdobyłem te piękne zdjęcie. Leon Czechowski też walczył na Węgrzech i był dowódcą piechoty w Legionie Siedmiogrodzkim. O tym już nie chcę mówić, nie chcę nadużywać cierpliwości państwa, ale ten Leon Czechowski wystąpi w dramacie Wyspiańskiego, czyli w nocy listopadowej. Zakończę już swój wykład. Jak wspomniałem, dla mnie bodziec, żeby zajmować się z życiorysami tych nie tylko generałów, ale prostych żołnierzy i oficerów, to był wspomnienie Wysockiego. Spośród tych, którzy dostali się do Turcji, czyli do Imperium Osmańskiego, byli dwaj bardzo ciekawe, były bardzo ciekawe postacie. To jeden był Gustav Burhard, a drugi był Julian Burhard. Ród, to znaczy historia, saga tej rodziny jest bardzo ciekawa. Gdybym żył jeszcze 100 lat, to bym opracował historię tej rodziny. W drugiej połowie XVI wieku, w drugiej połowie, Austriacy, to znaczy cesarz i król węgierski, chciał w jakiś sposób swój budżet reperować, więc kazał kilku węgierskich arystokratów w Królestwie Węgier aresztować i fingować im proces za zdradę majestatu i skonfiskować ich majątek. I groziło to samo rodu Bélovárych. To był północne części Węgier, Pannonia, czyli zachodnie Węgry, ani sprzed aresztowania uciekali. Jeden ród uciekał przez Salzburg do Monachium. Tam uczył się aptekarstwa, zmienił swoje nazwisko
z Bielowariego na Burharda. Uczył się aptekarstwa, a potem dostał się do Revela, czyli do Tallina, i założył słynną tak zwaną czarną aptekę. Jeżeli państwo byliście albo będziecie w Tallinie, to jest najbardziej znany zabytek teraz w Tallinie, to jest muzeum. I ten długie pokolenia Burhardów odegrali bardzo zaszczytną rolę w Revelu, czyli w Tallinie, i założyli między innymi dzisiejsze Muzeum Historii Estońskiej. Ale zawsze mieli w pamięci, że pochodzą z Węgier, więc różne to było kilka gałęzi tej rodziny, i jedna gałęź starała się, przeniosła się właśnie w kierunku Węgier. I w połowie XVIII roku osiadł jeden męski reprezentant tego rodu w Rzeczypospolitej, czyli w Warszawie, i jego syn albo wnuk już walczył jako kapitan w powstaniu kościuszkowskim. I tego kapitana był syn Jan Wilhelm Burhard, który ożenił się Karoliną Wimut. Jak dowiedziałam się ostatnio, pochodziła z Radomia i tam mieli aptekę. Pan Wilhelm zajmował się handlem wina. I czyli 1825 roku jeszcze Julian urodził się w Lublinie, ale Gustaw urodził się już w Preszowie na Węgrzech. I po tłumieniu powstania listopadowego, jeżeli przejrzymy raporty policyjnej dyrektora Sednieckiego, nie czytamy nic, tylko że dom Burharda jest azylem i polskich uchodźców, wywrotowców i tak dalej, i że jest takie zdanie, że namiętnością Burharda, tego ojca, jest sprawa polska. I oczywiście w tym duchu byli wychowani ci dwaj synowie także. Na Węgrzech można powiedzieć, że polscy uchodźcy byli w dosyć bezpieczeństwie po powstaniu listopadowym, ponieważ austriackie władze nie miały prawa wystąpić przeciwko polskim uchodźcom. Jeżeli coś chcieli, to ten dyrektor musiał napisać do Palatina Węgier, a ten do nadzupana danego komitatu, a dosyć wielu takich nadzupanów złożył przysięgę i wicezipanów po powstaniu listopadowym, że Polaków ścigać nie będzie. Więc ten Julian i Burhard dostali się do Turcji, i z Turcji z fałszywym paszportem Julian dostał się do dalekiego krewnego, do Reimsa. Ten daleki krewny nazywa się Józef Kasparek, zajmował się handlem wina i brał udział oczywiście w powstaniu listopadowym. I tam trzeci najmłodszy syn rodu Burhardów, to był Konrad Burhard, w latach 50. ukończył Akademię Handlową w Berlinie i założył w Gdańsku taki skład wina, i ciągnął też Juliana Burharda i Gustawa Burharda, żeby brali udział w wspólnej interesie. I oczywiście wtedy już to był okres amnestii, więc koło Tokaju rodzice przenieśli się z Preszowa do Tokaju, tam wykupili winnice i dosyć dobrze powodziło temu rodowi. Gustaw wrócił do Węgier, ale Julian został we Francji. Założył rodzinę i tutaj widzimy zdjęcie chyba z początku XX wieku. Proszę zapamiętać tego chłopaka.
Tak wygląda, mając 14 lat, urodził się w 1888 roku. Za 50 lat dostał się do Polski, został ambasadorem Francji w Polsce w 1936 roku. Prowadził samodzielną politykę zagraniczną. Nie wziął pod uwagę wytyczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji. On był ten, który choć powiedział, że płynie w żyłach polska i węgierska krew, ale wzgardzi się feudalną Polską i feudalnymi Węgrami. I on był ten, który po wybuchu wojny bałamucił Rydza Śmiglego w Breszcie, że lada dzień rozpoczyna się ofensywa francuska przeciwko Niemcom. Oczywiście nic z tego depeszował polski atasze wojskowy, że nic, żadnej ofensywy nie było. Palcem armia francuska nie kiwnie. I on był ten, który w Rumunii załatwił, żeby Rydza Śmiglego i Józefa Beka internowali, żeby nie mogli opuścić Rumunii. I bardzo wspierał Władysława Sikorskiego. Kiedy powstał emigracyjny rząd w Anżer, on był w dalszym ciągu ambasadorem Francji przy rządzie emigracyjnym Władysława Sikorskiego. Oczywiście po upadku Francji przez krótki czas służył rządu Wisiego, ale potem przeszedł na stronę de Gaulle. Był bardzo dobrym przyjacielem de Gaulle i był głównym doradcą nie tylko w latach 50. de Gaulle, ale jeszcze w latach 60. Umarł w 1987 roku, więc był współczesny na części, oczywiście mężczyzn tutaj, którzy są w tej sali. Ja byłem we Francji w 70 roku, nie wiedziałem, że ten Léon Noël to jest wnukiem Juliana Burharda. Te zdjęcia zresztą otrzymałem od potomka Konrada Burharda i powiedział, że oni jeszcze spotkali się z tym w latach 60. jako turyści, spotkali się przez Leona Noela, który był i byli bardzo serdecznie przyjęci przez nich. Teraz jego praprawnuk, tego Leona Noela, uczy się w Rumunii w Kluzu francuskojęzycznej Akademii Medycznej, ale ja zwróciłem uwagę, że ma być chlubny przede wszystkim nie z Leona Noela, ale z Gustawa i Juliana Burharda. I trzeba ich pamięć też kultywować, bo zasłużyli. Byli ten Burhardowie zresztą reprezentują tę wielką rodziną, której my też jesteśmy członkami, czyli rodziny środkowej Europy. Dziękuję bardzo za uwagę.